No. Gra będzie miała premierę oficjalnie swoją jutro, czyli 11 listopada. Przyjdziemy sobie za mulczek, zobaczymy, jak wygląda sterowanie. Pamiętam trening z ojcem niedługo po zakończeniu szczurzej zarazy. Powiedział mi, że pewnego dnia nasi wrogowie po mnie przyjdą. Dźwięki i zapachy Dunwall wcale się nie zmieniają. To moje miasto. No, upolowali wieloryba. Jaki plan treningowy ma dzisiaj dla mnie mój ukochany Dobrze, tatuś? wasza wysokość. Zobaczmy, na co cię stać. Aha, czyli to jest jej ojciec, tak? On ją uczy. Po czym? Po szczurzej zarazie. Okej. Okay. Chcę by kucnąć. Jeśli wezmę wystarczający rozbieg, prześlizgnę się pod tym. Tak! Okej. Okay. Musisz się rozpędzić, przeskoczyć nad przeszkodą, a potem prześliznąć się dołem. No spoko. A czy ja tego nie... Aha, w tą stronę. Bułka z masłem. Co dalej? No właśnie, co dalej? Troszeczkę czułość myszki będę musiała sobie zwiększyć. Gdybym tylko mogła spędzać całe dnie na bieganiu i skakaniu. Sprawdźmy, jak szybko przebieram nogami. Jump. Podejdź do mnie. Okej. Robisz spore postępy. Przystojny ten ojciec. Sprawdźmy, czy potrafisz być cicha, młoda damo. Teraz będziemy się skradać. Okej. Okay. Skradanie mamy na cel. Spróbuj się do mnie podkraść, jeśli zdołasz. Jeśli dostatecznie szybko pod... Aha, trzymamy. Kontrol musimy trzymać. Okej. Okay. Brawo, moja córeczka. Nie pozwól, żebym cię usłyszał ani zobaczył. Niczego nie zauważył. Większość ludzi cię nie zauważy, jeśli będziesz nad ich głowami. Aha, okej. Okay. Myślę, że... Po co walczyć, jeśli mogę się przekraść? Lepszą opcją byłoby ustawienie sobie jednak. Co my tu mamy? Kusze i bełty. Pamiętaj, pistolet obudzi wszystkich w budynku. Kusza jest cicha. Okej, okay, lewym... prawym strzelone. Rozumiem, że butelka, a nie. Idealny strzał. Czas na trening bojowy z innymi rodzajami broni. Pobijemy się trochę. Czemu nie? Tak. Uderzasz mocno. To dobrze. Ale wszystko brawo, blokujesz. Ellie. Kiedy ktoś zamachnie się na ciebie mieczem, blokuj. Dobrze. Bardzo dobrze. Masz naturalny instynkt do walki.
Jeśli dobrze wymierzysz blok w czasie, przeciwnik straci równowagę. Blokuj kling. Jesteś szybka. A, ma być z tym, dobra. Serio? Dalej. Rozsądny ruch. To powstrzymałoby nawet najbardziej wypranego z uczuć zabójcę. No nie wiem. Możesz poddusić wroga, nawet w trakcie walki. Aha, czyli musi go odrzucić i wtedy go łapiemy. Czuję się lepiej, wiedząc, że potrafisz o siebie zadbać. Kiedy w końcu zostaniesz zmuszona do walki, będziesz gotowa. Dziennik 1/13. Zaglądaj do dziennika, by sprawdzić aktualne cele i zadania oraz by przeglądać znalezione notatki i wskazówki. Dziś mija 15. rocznica udanego zamachu na życie cesarzowej Jasmine Caldwin. Goście z całego cesarstwa wysp przybyli z tej okazji do Dunwall Tower. Dlaczego w ogóle obchodzimy rocznicę zabójstwa? No to jest ciekawe. 15 lat temu, w samym środku epidemii, która niemal unicestwiła Dunwall, płatny morderca napadł na pałac, w którym się urodziłam, i dźgnął moją matkę w serce. Następnym krokiem pracodawców skrytobójcy było zrobienie ze mnie pionka w ich grze o władzę. I udałoby im się to, gdyby mój ojciec Corvo Atano nie dopadł ich wszystkich i nie poszatkował tej konspiracji na kawałki. No faktycznie. Czy teraz po tych wszystkich latach jestem władczynią, z której matka byłaby dumna? Stoimy w obliczu kolejnego kryzysu. Potwór, którego gazety nazwały zmorą korony, poluje na mych wrogów, pozorując swe zbrodnie na dzieło moje i mego ojca. Ktoś się podszywa. Okej, pod nich. Nie wiem, czy powinnam pożeglować na drugą stronę świata, czy też rozkazać ściąć wszystkich, którzy mnie otaczają. Proszę uważać, Wasza Wysokość. Nie podoba mi się perspektywa dzisiejszego ceremoniału. To twój sygnet. Proszę, gotowe. Dziękuję, Aleksi. Otwórzcie drzwi. Chwała jej cesarskiej wysokości Emily Caldwin. Wierni poddani. Los sprzysiągł się przeciw nam, lecz dziś oddamy cześć mej matce, świętej pamięci Jasmine Caldwin. Niech pozostanie w naszych sercach po wsze czasy. Emily. Jesteś zmęczona, ojcze. Co roku mam nadzieję, że rocznica śmierci Jasmine będzie łatwiejsza do zniesienia, ale tak się nie dzieje. Matka była lepszą cesarzową. Ja się do tego chyba nie nadaję. Nadal się uczysz. Nie martw się tymi wszystkimi wichrzycielami, a zmorę korony w końcu też dopadniemy. Mówią, że to ty nią jesteś. Że te zabójstwa to jakiś szalony sposób na to, by mnie chronić. Nie. Ktoś próbuje zrzucić na nas winę, biorąc na cel twoich wrogów. Wiesz, chciałabym od tego wszystkiego uciec. Przecież czasem to robisz. Myślisz, że nie wiem o twoich nocnych wycieczkach na dachy? Odwagi. Ceremonia nie potrwa długo. Cesarski obrońca i ojciec. Chyba powinnam była już dawno zakazać takiego połączenia. Hmm.
Wasza wysokość, zanim przejdziemy do porządku dnia, odwiedził nas niespodziewany gość. Duke Serkonos. Ramsay twierdzi, że Duke przybywa z wyjątkowymi prezentami. Intrygujące. Jego wielmożność Luca Abel, Duke Serkonos! Mechaniczni żołnierze? Niesamowite. Co to ma być, Ramsay? Nie wydałem na coś takiego zgody. Oby on niczego nie nawiwiał. Cesarski obrońco Corvo Attano. Nasz drogi krajanie. Serkonos pragnie zaoferować w tym żałobnym dniu kondolencje i podarki, byście pamiętali o naszej nacji, wschodzącej gwieździe południowego horyzontu. Dziękujemy, mości panie. Wstrzymaj podziękowania, gdyż zaraz otrzymasz najwspanialszy z podarunków. Rodzinę. Przedstawiam zaginioną siostrę Jessamine Colduin. Oto prawowita cesarzowa Delilah Colduin. Nie wiedziałam. Matka miała siostrę? Ma droga siostrzenico, witaj. Nie, to kłamstwo. Mym ojcem był cesarz Juhorn Jacob Colduin, a Jessamine to moja młodsza siostra. W dniu jej śmierci nie byłam gotowa, by się wam ujawnić i zostałam zmuszona do opuszczenia Dunwall, ale teraz jestem w domu. Jeśli jesteś siostrą mojej matki, możesz z nami pozostać jak długo zechcesz. Małe jaskółeczko, ciężka od czarnych wspomnień, przybywam, by zdjąć z ciebie brzemię korony. Obietnica ojca wyszeptana w tajemnicy tyle lat temu. Teraz oto się spełni. Zważ na język. Emily Colduin jest córką cesarzowej Jessamine. Czemu ona ma taki dziwny głos? W ogóle zacznijmy od tego. Cesarski obrońco. Naiwnością było myśleć, że te morderstwa ujdą ci na sucho. Byłeś bezpieczny, chroniąc się w murach pałacu. Ale z tym już koniec. Wysłuchajcie oto wszyscy. Powróciła prawowita cesarzowa. Złóżcie hołd cesarzowej Delilah. Serio? I oni to tak huknęli? Aresztować Emily Colduin i jej ojca za zabójstwo z Mory Korony. Co? Tylko żeby ten ojciec się nie stało. Ojcze! Ja pierdziu. Miecz nie przeszyje mego serca. Nie, nie, nie. Dobrze, gramy... Kurde, zagramy nim. Dlaczego? Bo coś podejrzewam, że... A tu mamy... Ciekawe, czy to jest tylko po prostu w tej scenie? Mamy wybór, kim zagrać? Czy właśnie muszę w ogóle dokonać decyzji? Bo ja bym ogólnikowo chciała tą żeńską postać wybrać, więc... Jakby na stałe takie potwierdzenie. Zrobię twój odlew w chłodnym marmurze. Aha, gdybym wybrała jego. Nie! Rozumiem. Słodka dziewczynko, z czasem nauczysz się mnie kochać. Może któregoś dnia ujrzysz we mnie utraconą matkę. A tymczasem zapewnię ci bezpieczeństwo. Zamknę Lady Emily w jej komnatach. Potem już w więzieniu w Kolejnicz będzie czekała na pomoc. Mój ojciec stracił wszystko, kiedy byłem dzieciakiem. Teraz noszę ten mundur i wysyłam 20-latków na patrole po ogrodach różanych, zamiast pić piwo z kumplami z klubu strzeleckiego. Czy nasz ojciec żyje? Kapitanie Ramsay, słyszałam krzyki. Lady Emily, co się stało? To już wszystko, kapitan Mayhew. Zdrajcy, nie? Nie! Zdrajcy, zrobili to specjalnie w ogóle. Po co mordercą się ubić ogniem, który tak się... podszywał pod nim. Musiałem mieć pretekst do przejęcia tronu. Wśród strażników Tower krąży legenda o ostatniej desce ratunku cesarzowej, ukrytym w twoich komnatach pokoju, w którym jest dość złota, by kupić wyspę. A ten pierścień jest uważany za jeden z dwóch istniejących kluczy.
A on sobie po prostu tak tam go zabrał w tej chwili, nie? Cudowne. Co? Co się stało? Aleksi, sala tronowa. Ojciec. No właśnie, co z tym ojcem? Czy on jest tak... W pojedynkę niczego nie osiągnę. Muszę się stąd wydostać. Może trzeba ruszyć w świat. Zaszyć się gdzieś. Muszę się zastanowić. Panorama. Tak dobrze ją znam. Ale mam wrażenie, jakby wszystko właśnie się zmieniło. Delilah jest chyba jakąś wiedźmą. Jak to możliwe? Lady Emily, nic ci nie jest. Martw. Nie. Gdzie jest cesarski obrońca? Rozpoczął się przewrót. Mój ojciec został uwięziony z braku lepszego określenia. Musisz się wydostać z Tower. Przez ukryty pokój. Dzisiaj w dokach trafiłam na pewną kapitan. Szukała cesarskiego obrońcy. Odnajdź się. Wydostań się z Danwo. Czyli ktoś tam już wiedział, co się szykuje, tylko nie zdążył do nas dotrzeć. Przepraszam. Bywaj. Szukamy ukrytego pokoju w takim razie. Potrzebuję swojego sygnetu. Nie otworzę tego bez pierścienia. A zabrał go Ramzi. Ci dranie pracują dla Ramzeja i Duke'a Serkonos. Pewnie w jego ście jak rok mamy. Co za dupo włas. A tutaj nie ma w ogóle zejścia. Myślałam, że z tej strony będzie, czyli musimy iść tymi schodami tutaj obok. Tu mamy oznaczony ten pokój. Musimy zdobyć sygnet. Powietrze jest jakieś ciężkie. Trudno wziąć głęboki oddech. Strajcy. Dokładnie. Będziemy ich wybijać. Skoro zablokowaliśmy salę tronową, powinniśmy mieć aż nadto czasu. Po prostu tu czekajcie i powstrzymujcie każdego, kto nadejdzie. Wrócę, kiedy przeszukamy cesarskie komnaty, o ile tylko nie zatrzasnę się przypadkiem w tym przeklętym, tajnym pokoju. Będziemy pana kryć, jeżeli wróci ktoś z drużyny Duke'a. Ale się dzieje. Wszystko się zmienia. Okej, okay, mamy dziennik i mamy wskazówki do misji. Tajne przejście, cesarskie komnaty kryją tajemnicze przejście prowadzące na ulicę. Do jego otwarcia potrzebujesz jednak swojego pierścienia. I do Dunwa przybyła nowa kapitan. Megan Foster szuka Corvo Attano, może zdołać pomóc. Okej, okay, a przedmioty fabularne, klucz. Tak. Cały porządek rzeczy ulega przebudowie. Ramzejowie gościli kiedyś króla i królową Morli. Wiedzieliście o tym? Dzieciństwo spędziłem na zabawach z Buntingami i Boylami. Śmietanką społeczeństwa. I już niedługo powróci pan na szczyty, kapitanie. Czy on sobie pójdzie w końcu stąd? Shit! Rozejrzyjmy się. Coś w końcu musi walczyć poza butelkę. Hej, kto to? Emily Coldwyn! Nigdzie się nie wybierze. Sensowna rzeź. Ach, Hugo. Kajber sama podejdzie. Nie doradzę. Nie zasłonił lojalności wobec mnie. Przeklęty Duke Serkonos. Przeklęta Delilah. O, zdychaj, dziadło. To to akurat... To za mojego ojca. Dokładnie. Ej, mamy pierścień. Mamy sygnet. Więcej tego nie wypuszczę z rąk.
Jeden z ilu? Z dwóch kluczy. Kurczę, trochę biegniemy na górę. Przeczytam sobie jeszcze dziennik, co tutaj jest napisane. Otwórz Adzę, dobrze. Dziennik podróży. Tutaj może nie będę tego wszystkiego czytać, ale wam to powiedzmy przekartkuję, żebyście mogli, jeżeli będziecie chcieli. Ten zamek zrobił Anton Sokołow. Po szczurzej zarazie przespałam tu tak wiele nocy. Mamy i mapę. No to chyba jej obrazek. Kurwo, Atano, starski obrońca naszych czasów, część pierwsza. Okej. Okay. Dobrze, czyli tak będziemy odzyskiwać... Przepraszam. Emily, nie chciałam budzić cię dziś rano, ale musisz mi wybaczyć, bo żegnaliśmy się nocą chyba ze 100 razy. A jedyna okazja, żebym zobaczył cię rozczoch rano, to właśnie wtedy, kiedy śpisz. Gdy tylko wstaje słońce, przybierasz maskę cesarzowej. Jestem szczęśliwy, że znam prawdziwą ciebie, tę, która śmieje się z naszych głupich rymowanek. Nie chcę wracać na Morli, ale potrzebuję mnie tam. Zobaczymy się za 4 miesiące, będę tęsknił. I tak, przywiozę ci trochę biało-listnego tytoniu do twojej fajki wodnej. Fajka wodna? Lordzie Korwo, jeśli obowiązki cesarskiego obrońcy sprawiły, że czyta pan ten list, proszę mieć pewność, że tylko żartuję. Doskonale wiem, iż biało-listny tytoń jest na Gristolu zakazany. Dbaj o siebie, moja dzielna Emily, i nie spadnij przypadkiem z jakiegoś dachu. Kocham cię. Wayman? Wow, no to dobre. Okej, okay, tata czytał? Te rezerwy nie pomogą w walce z Delilą, nawet jeśli byłby sposób, aby je przetransportować. Wow, no właśnie, dokładnie. No to jest tak ciężkie, że... Zamkniemy to w takim razie. Po co ma ktoś inny z tego pożytek? Tego też nie podniesiemy? Otóż tapkę muszę to mieć. No właśnie. Nie ma sensu. Piękny posąg. Ja pierdziu, czemu ja po prostu muszę to sobie zmienić na E, wiecie? Jakby ty rzucała tymi owocami. Od razu wszystko z góry dostanę, te hita. Mam przeczucie, że mi się przydadzą. Ale zabawki mamy, super. Ono proszę. Chyba by mnie ominęła. Luneta. Nie, nie działa. Może nie działa tutaj, w tym pomieszczeniu. Jestem w tower. Nie no, udajemy się. Lecimy dalej. Nie ma sensu tu siedzieć, kiedy oni nas wszyscy szukają. Luneta wzmacnia dźwięk, gdy korzystasz z przybliżenia. To jest ciekawe. Muszę się ukrywać. Póki nie pojmę, o co tu chodzi. Powinnam się przedostać do doków. Okej, czyli mam pistolet. Tak, zaraz wystrzelam wszystko. Dobra.
Ej, miałam zajrzeć przy dziurkę, natomiast tego nie zrobiłam. Muszę się wydostać z Dunwall. Co muszę zrobić, żeby pomóc ojcu? Kim właściwie muszę się stać? To Emily Coldwyn! Stradzieckie bydle. W tym mieście jest aż gęsto od ludzi Duke'a. Muszę znaleźć jakiś okręt. Ramsay nie żyje. Kapral Moore zajrzał do cesarskich komnat i okazało się, że Emily Coldwyn najwyraźniej zdołała zbiec z Tower. Musimy ją znaleźć. To tyle. Znacie swoje rozkazy. Pokryć teren i odnaleźć zbiega. Siedzimy w tym po uszy razem z Duke'em Ser Konos nieodwołalnie i nieodwracalnie. Czyli tych? Ja wiem, czy ich po cichu. Chyba powinniśmy normalnie wymordować. Tak, ten dostanie kostę pleca, brzydko powiedziawszy. Cesarzowa, Emily... Co to? No dobra, nie podoba mi się to. Co to lepiej było? Się rozejrzę. Co? Nie! Ej, super. A tu zabili chyba kogoś, kto był z nami, że tak nie powinien być. Ale? Nie mam. Uwaga, obywatele Dunwall. Od dziś Delilah Coldwyn jest nową cesarzową. Chwała Delaili! Pierwszej tego imienia! Co więcej, była cesarzowa Emily Coldwyn i jest od teraz poszukiwana za zdradę. Każdy złapany na wspieraniu Emily Coldwyn będzie aresztowany i ukarany grzywną. Obywatele Dunwall, pozostańcie w domach. Zalecamy nie wychodzić na ulicę, póki nie ucichną... Co się tu dzieje? Nie! Nie chcę umierać! Tu teraz mamy problem. Nigdzie się nie wybiera! Na co czekasz? Wiem, że gdzieś tam jesteś. Niech mnie ściśnie! To długo nie będzie! Jak mi się wapę. Super, to było dobra. Gdzie mi się ucieka? Twoja noga! Kurwa, jak boli! Niemożliwe! Ale tracę głowę. Jeśli czegoś potrzebujesz, to zwracasz się do niewłaściwej osoby. Niech ktoś pomoże! Tak nie można! To cesarzowa! Była cesarz! Kurde, umieram. Ale ci ja cię ukatruję. Zabrakło jej amunicji. Ładne. O, jak oni wiedzą, że zabrakło mi amunicji. Okej, tu robimy cięcie na tubę. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, pa pa.